Dzień doberson bardzo serdeczny, witam was na moim kanale. Z tej strony Wujson Bohunson się kłania. Bardzo mi miło, uszanowanko. Dzisiaj, moi drodzy, bardzo gorąco zapraszam was na kolejne sprzątanie w Mafionson Trujonson. Jedziemy z tym koksem. Moi drodzy, liczę dzisiaj na wasze wsparcie, ponieważ będę walczył z wrogiem uparcie. A każde kolejne zadanie to będzie już nie lada wyzwanie. O, o, proszę bardzo. Murarz, tynkarz, akrobata, a do tego jeszcze poeta. Nie, no żartuję, moi drodzy. No przecież ja jestem killer. Ale żeby nie było. Zanim zostałem killerem, byłem filantropem. Tylko po prostu wkurwili mnie źli ludzie i teraz no jestem złym człowiekiem tutaj w grze. Ale, moi drodzy, będziemy sprzątać innych, jeszcze gorszych ludzi. Bardziej złych, bardziej zepsutych do szpiku kości, moi drodzy. I posprzątam ich z ulicy wielkiej radości. I mam nadzieję, że będziecie tutaj ze mną i skopiecie razem ze mną im dupy. No i tyle będzie z tego. I dupa zbita. No dobra, bo się chyba nakręciłem zbytnio. Moi drodzy, wracamy tutaj do sedna sprawy. Gdzie ja teraz w ogóle jestem? A tutaj jestem! To się znaczy na balkonie przed posesją Donavana. Ten tam siedzi oczywiście i zawija to w te sreberka. Nie, to się znaczy, miałem powiedzieć, że on mnie nakręca do kolejnych akcji, bo zbiera papiery, dokumenty, dowody na tych wszystkich złych ludzi, na makaroniarza i wszystkich tych jełopów mu towarzyszących, żebym ja po prostu, no kill me, kill him! No i tak dzisiaj zamierzam to zrobić. Moi drodzy, zobaczmy sobie przede wszystkim na mapę, jak tutaj się w ogóle sprawa teraz nam kroi. A kroi się dzisiaj, moi drodzy, o, siwy dym, ile tego mi tutaj mruga, aż 5 na raz i jeszcze tutaj burek mi też mruga. Ale wiecie co, ja może umówię się z wami w taki sposób, bo wiecie co, ja wiem, że tutaj Burek, że Cassandra, że Vito, oni będą pomagać mi oczywiście update'ować te moje umiejętności tak, abym w tych zadaniach linii fabularnej był kurde jak, no nie wiem, co najmniej Hulk, ale moi drodzy, no kurczę bele, no najpierw muszę im dzielnice jakieś przypisać, a żeby im przypisać dzielnice, to ja najpierw muszę co? Unikać tych tutaj zadań od Donavana, o tych na przykład, bo to są zadania właśnie od Donavana, te zadanie, a zresztą, żeby wam to jeszcze lepiej tutaj proszę bardzo zilustrować, mamy tutaj tak, rozdział opowieści, proszę bardzo, dzielnica francuska, ale to są kurde fabularne wątki. No dobra, moi drodzy, i oczywiście przejdziemy sobie tutaj do opcjonalnych rozdziałów. Mamy tutaj stricte tylko i wyłącznie te persony wyżej wymienione, czyli tak jak powiedziałem, Cassandra, Vito i Burek. Tylko z tym, że Cassandra się tak troszeczkę na mnie fuka ostatnio, ale mam ją tam, gdzie słoneczko nie dochodzi. Natomiast, moi drodzy, ja tutaj widzę coś o takim, można powiedzieć, nawet bardzo przyjemnym w życiu człowieka tytule. Seks! Seks tutaj się jakiś kręci. O co tutaj chodzi? Porozmawiaj z Haroldem, jakiś tam kalejem, czy kurna piórko coś. I ten znowu szuka soczystych tematów do publikacji w Faktach i Plotkach. Moi drodzy, a może od tego jełopa zaczniemy, co? Niech to będzie dzisiaj taki wirujący seks. Cokolwiek tutaj autor ma na myśli, bo ja nie wiem, co ma na myśli. Tak czy inaczej, pojedziemy tam sobie najpierw. A gdzie ja teraz w ogóle jestem? O, tutaj jestem. Moi drodzy, w poprzednim odcinku, ja jeszcze szybciutko przypomnę, kto przegapił, kto nie pamięta, kto ma brak lecytyny w organizmie, albo kto nie oglądał w ogóle odcinka, bo nie dostał powiadomienia o tych odcinkach, bo YouTube ostatnio dostaje większego dekla niż ja. Moi drodzy, no po prostu, no przypisałem kolejną dzielnicę, tą tutaj centralną dzielnicę, przypisałem sobie byłemu, czyli byłemu sobie, czyli Vicie Skalecie. I teraz Vito Skaleta dał mi takie profity, że dał mi panią, która zbiera za mnie wszystkie hajsy ze wszystkich punktów, gdzie tylko oczywiście sobie wcześniej zwerbowałem pod nożem, pod kiju, wiecie, podcinałem, czy też nie podcinałem gardła, łamałem ręce, nogi i zmuszałem ludzi do tego, żeby pracowali dla mnie, bo jak nie, to ich kill him! Kill him ich! Moi drodzy, no i oni teraz dla mnie współpracują i oczywiście efektem tego dają mi hajsy, dają mi puls, pulę ze zgarniętych oczywiście biznesów. A ja, moi drodzy, pojadę dzisiaj gdzie? Do dzielnicy francuskiej i będziemy dzisiaj uprawiać seks, moi drodzy. Taki dirty dancing, jak to będzie. Znaczy, no nie wiem, co tu będzie, no dopiero zaraz się dowiemy, co tu będzie. Ale tytuł jest bardzo zachęcający.
A co tu się stało? A ja już miałem się zdziwiony zapytać, a co tutaj się stanęło? No jak co się stanęło? Nie pamiętacie z poprzedniego odcinka, co się stanęło z tym samochodem? No wyrzuciłem przez okno jajo, moi drodzy, takie co mi fikało i tutaj spadło, moi drodzy, i stąd te wgniecenie na moim samochodzie. Znaczy się już moim, bo tak naprawdę to nie jest mój. Nigdy nie był. Ja sobie go przywłaszczyłem. No i to jest konsekwencja gry, że teraz nawet gdy się te samochody zrespawnowały, po ponownym odpaleniu gry, no to wgniecenie na dachu jest nadal i to mi się bardzo podoba. Ach, konsekwencja ma swój smaczek. Okej, moi drodzy, w takim razie jedziemy na nową dzielnię, francuską tym razem. To jest zaraz koło tej dzielnicy, centrum miasta. No i rozejrzymy się tutaj za kolejnym temacikiem. Tym razem takim bardziej pikantnym. I coś mi się wydaje, że ten odcinek na pewno nie będzie w kontencie family friendly. Oby mi tylko go YouTube nie zablokowały, bo YouTube są strasznie przewrażliwione. Wystarczy tylko wpisać tytuł seks i już się będzie działo. Prawdopodobnie wyłączą mi monetyzację z tego odcinka, ale mam to w dupie, bo kręcę ten film z największą przyjemnością dla was, a gram jeszcze z większą przyjemnością dla siebie. No i tyle. Moi drodzy, w tej grze na dzień dzisiejszy bawię się jak jasna cholera. Zakochałem się w niej, rozkręciłem się w niej, nakręciłem się na nią i dzisiaj właściwie wszystko to, co mi przeszkadzało, na co ja narzekałem w poprzednich odcinkach, to mi już nie przeszkadza. Why? Because, ponieważ świetnie się w tym tytule bawię. A jeżeli ja świetnie się bawię, jeżeli mi zaczyna bić w grach komputerowych tego typu... w dekiel, to się znaczy tylko jedno. Gra warta jest uwagi, co najmniej mojej. Teraz na razie swoją uwagę skoncentrowali na mnie niebiescy. Ach, to niedobrze. Można powiedzieć wręcz fatalnie. Przede mną też jedzie jakiś, kurde, radiowóz. Czekajcie, niech ich tylko stracę. Jezus Maryjo, co tu się znowu... Nie! Teraz mnie kapnął, że potrąciłem ich, ale przecież głąby sami mi wskoczyli pod kółko. A więc mamy fajny początek. Fajny mamy początek, słuchajcie. Same przygody, ale to nie moja wina, że pod koła mi się wrzuciła dziewczyna. Czy też skoczyła mi dziewczyna. Wrzuciła się, no jak się może wrzucić dziewczyna? No nieważne. Tak czy inaczej, moje przejęzyczenia też są tutaj bardzo komiczne. Jak sobie to potem przeglądam na tak zwanej postprodukcji, na tej całej tutaj linii czasu w programie do składania tego materiału, to jak czasami usłyszę, jaki termin rzucę sobie tak całkowicie, no, nieświadomie w tym gameplayu, w tych poprzednich gameplayach, to sam się z siebie śmieję. Moi drodzy, ale to jest taka wisienka na torcie. Dobra, zawracamy. Kurza twarz, oni dalej mnie tam szukają, no. To niedobrze. Będziemy musieli tutaj poczekać, aż przestaną mnie szukać. Bo mój cel jest na wyciągnięcie ręki, ale co z tego? No dajcie, że spokój. Spadajcie gliny. Ech, do diabła. Jak długo teraz będziemy czekać na to, aż oni po prostu się stamtąd wyniosą? Nie mogę teraz wjechać do tej strefy. Moi drodzy, i o to mi właśnie chodziło. Może nie byłem zbytnio dyskretny z początkiem tej gry. Pakowałem się na radiowóz i potrąciłem ludzi. A piszecie mi w sekcji komentarzy, że w takim przypadku nie mam się czuć winny, bo w końcu to jest gra, jakby nie było, no... traktująca gangsterkę, no ale okej, spoko, no. Ja mam coś takiego jak sumienie gracza, to jest po pierwsze, a po drugie, cywile są mi niewinni. Ja mam tutaj zabijać bandytów, a nie cywili. No chyba, że cywil mnie zaatakuje, no to co innego. Dobra, moi drodzy, bo wygląda tutaj jak na razie... O! Dziewczyny, dziewczyny, dziewczyny! No cóż, wygląda jak na razie cukierkowo. Wchodzimy. Możesz ty w mordę. Cześć, laska! Jak na mój gust, to ona nie rusza się zbytnio dobrze. Rusza się raczej jak deska. To, nie wiem, deski na tej podłodze, na tym parkiecie ruszają się chyba lepiej.
ta szmata, która tam powiewa gdzieś tam przy tym wejściu do zaplecza, czy też wyjściu na zaplecze, lepiej się porusza. Macie tu jakąś rurę? Taniec na rurze albo co by się przydał? Nie mogę na to patrzeć, moi drodzy. Idziemy pogadać tutaj z zainteresowanym. Tego gościa to my już znamy, proszę państwa. Carly, assume you're still publishing that rag of yours. If it bleeds, it leads. And with you out there doing what you're doing, Christ, can't print copies fast enough. You have something for me. Whores. You want high-end whores in the French ward, you go to Handsome Harry Rubber Show. Lou Marcano's hand-picked man. Probably a safe bet that Lou funnels all his VIPs Harry's way. You like to fuck, Harry's the man you want to see. He's got it all covered. Hookers on the corner, porno shoots, and if you got the money, he'll let you live out your sickest fantasies. Cienio. Usually a good idea to cut off the big money first. Hurt an asshole like Harry right out of the gate. I can see the headlines now. New Bordeaux's Blue Bloods cotton sex scandal. Or maybe sex scandal. The city's dark, perverted heart. I'll see what kind of information I can get out of Harry's people about the operation. And the high rollers. The fellas running horse for Handsome Harry will know what he's up to. Już widzę tutaj, wysypało się niczym z rękawa. Pełen, można powiedzieć, zakres dodatkowych zadań związanych z seks skandalem. Bogaci klienci o niekonwencjonalnych... No i co? Znikło mi to. Nie zdążyłem przeczytać całego. Ale moi drodzy, zobaczymy, co jeszcze gościu ma do powiedzenia. Coś jeszcze? Krucjata śmierci. To brzmi dumnie. Coś jeszcze? By all accounts, folks like Handsome Harry. The customers, most of the girls. I think it's the moral flexibility. No dobra, dobierzemy się do tego gogusia. I really want to find out what you know about Uncle Lou. He's like this cuddly citizen gangster everyone loves. No dobra, gościu. Nie będziemy więcej z tobą gadać, natomiast rozejrzyjmy się po dzielni. Co teraz mamy tutaj wykonać? Słuchajcie, kolejny interes do przejęcia, który chyba tym razem będzie przydzielony znowu komuś. Tylko że niekoniecznie, bo prawdopodobnie ta dzielnica francuska będzie miała do wykonania aż dwuetapowy... Ach, kurde. Coś mi się wydaje... Bo to też jest dla dzielnicy francuskiej, te narkotyki, że będę musiał wykonać jak i tutaj ten seks, tak i tutaj te narkotyki, żeby komukolwiek przypisać francuską dzielnicę, dzielnicę francuską. Sietus, no. No dobra, moi drodzy, w takim razie bierzemy się do roboty. Po ikonkach już widzę, że po pierwsze, co tutaj jest i jak informacja, czyli mamy przesłuchać Alfonsów. Gra wymaga, żeby przesłuchać tylko dwóch, ale ja widzę aż ich trzech. Proszę bardzo, raz, dwa i trzy? Tak, raz, dwa i trzy. Aha, więc tak, moi drodzy, tutaj mamy pozyskać informacje. Okej, spoko, roko, foko. Tutaj mamy kogoś, kill him, kill him go! Mamy tutaj zabić soldati gogusia. Tutaj kogo mamy zabić? Też soldati gogusia. A tutaj też soldat i gogusia. Dobrze, a tutaj, moi drodzy, jest jeszcze jedna ikona. Co tutaj mamy zrobić? A tutaj możemy se bara, bara, bara. No wiecie, to jak dwie pszczółki. Co ja was będę o bocianach teraz uczył? Chyba wiecie, o co chodzi. Tak jak powiedziałem, to zdecydowanie nie będzie odcinek kontentu family friendly. No dobra, jedziemy, moi drodzy. Do kogo najpierw? Kogo mamy najbliżej? Do przesłuchania, bo najpierw, zanim zaczniemy zabijać, to będziemy przesłuchiwać, a przy okazji też zabijać. Kto jest najbliżej nas? Może ci tutaj. Jedziemy najpierw do nich. Mamy już wytyczną, w takim razie, moi drodzy, klarowność logistyczna jest. Tragicznie ta kobieta się tu porusza na tych dechach. No przecież ja bym tutaj zrobił lepszą scenę, no. Zaraz się łopląto nogami o ten kabel i piźnie jak długo sam na te dechy. I będzie dopiero komedio. Aż po prostu, nie wiem, no z wrażenia fusy z kawy mi siadły na gardle. To jest mój Cadillac? To jest mój Cadillac. Oczywiście, przenośni mówiąc. Dobra, jedziemy przesłuchać pierwszych jełopów, moi drodzy. Bierzemy się za przejęcie kolejnego biznesu. Znaczy, może niekoniecznie biznesu, no. Z tego co ja pamiętam, już jeden burdl przejęliśmy. A tutaj teraz jakiś kolejny się szykuje. Ech, wujku Bochunie, ty lepiej uważaj na radiowozy.
bo ty ostatnio lubisz na nie wpadać. A, tutaj mamy kogoś zabić, ale mam go teraz w dupie, bo mam wyraźną wytyczną. Czemu ja mam go teraz zabijać? W sumie to mógłbym. W dupie go mam teraz. I tyle wam powiem. Zignoruję Hama. Kurde, gdzie mam to jechać? Tu. O, siwy dym. O nie. Jakąś lepszą strategię sobie tutaj muszę wybrać. Ilu ich tu jest? Tylko trzech? No come on. Mam tu z tłumikiem coś? Chyba nie. To jest tłumikiem, czy to jest tłumikiem? To jest tłumikiem. Dobra, zawołamy tego gościa. Może się mną zainteresuje. Noga, Hamie! Do nogi! Będzie na tyle uprzejmy, że tutaj przyjdzie. Do widzenia. No chyba sobie jaja robisz. Nie, tak to być to nie będzie. Dobra, na dwie minuty wyłączymy im telefony. Okej. Jeszcze jeden gościu. Zagwiżdżemy sobie na niego. Czy będzie na tyle głupi, że tu przyjdzie? No oczywiście, że tak. Ale już we mnie mierzył. I gościu, którego mam przesłuchać, no. Najpierw strzelimy mu w kulki. Tak jest, moi drodzy. Na kolana, Hamie. I pod kosę go. Kto tam do mnie jeszcze strzelał? Z samochodu do mnie strzelali. Opowiedz mi wszystko o bzykalni. Dobra, zwerbujemy go. Będzie więcej hajsu z dzielni. Dup mu! I ja pierdzielę. To będzie skomplikowane złamanie. Otwarcie zresztą nawet. Słuchajcie, po takim czymś człowiek nigdy nie wraca do 100% kondycji. No przecież to jest niemożliwe. Dobra, schowajmy tą broń. Hej, wstawajże, Lincoln. Przecież nie będzie cały czas tutaj chodził na klęczkach, nie? Dobra, moi drodzy, jedziemy następnych przesłuchać. To zadanie było banalnie proste. Na tym etapie gry spodziewałem się raczej, no, czegoś bardziej, no, skomplikowanego. O, jeszcze więcej ikonek się pokazało. Zabij zboczonych VIP-ów. Nie. Jedziemy jeszcze przesłuchać tych jełopów tutaj. Słuchajcie. Aby mieć większą satysfakcję z gry, nie będziemy omijać żadnego punkcika. Odpowiednia strategio i jedziemy. Bo musi być sensacjo i komedio przy okazji. Bo ja zamierzam się tutaj dobrze bawić, więc musi być zabawnie. Ja już jest zabawnie, jak patrzę na ten dach i przypominam sobie action z poprzedniego odcinka. Nie widziałeś? No to żałuj, to zapraszam. Mogłeś nie widzieć z różnych powodów. Na przykład nie dostałeś powiadomienia od YouTube'a o publikacji. No spadajże, chłopie, bo cię naprawdę zabiję. Na śmierć tym razem. I się skończy z tobą. Dobra, moi drodzy, bo jestem tutaj w kolejnym punkcie. Ale wiecie, co ja bym zrobił? Bo nie mam kamizelki kuloodpornej. W takim razie ja zawołam tego mojego handlarza bronią. Już go widzę gdzieś tam na horyzoncie. Uzbroję się. Może niekoniecznie w apteczki, ale na pewno w kamizeleczkę. Zawsze to jakieś uzbrojenie. Zabezpieczenie dodatkowe jest. Handel bronią, na środku drogi, przejeżdża glina, nic. Ale w ogóle go to gówno interesuje. Może i dobrze. Kamizeleczkę taktyczną sobie założymy. Apteczek mam 3. Na maksa mogę mieć 5, ale na razie niech zostaną tylko 3. Okej, moi drodzy, w takim razie wezwiemy jeszcze tutaj moją panią od kasy. Nie wiem, czy ją wezwałem, czy nie. Zaraz się okaże. Chyba nie. Teraz ją wezwałem. Po co mam hajsy tracić? Co prawda ja jestem, słuchajcie, bogaty. Ja mam na koncie 78 054 dolary. Ona zawsze po prostu... Ta baba jeździ jak baba. No zobaczcie, co ona tutaj świruje pawiana, no. Gdzie ona stanęła?
Ona zawsze się gdzieś tutaj koło mnie zgubi. Dobra, słuchajcie, bo już tutaj widzę jełopa, który prawdopodobnie idzie w tą stronę. Stoi tam. No i bardzo dobrze. W takim razie przywitamy go. Kurde, nie mogę tędy wejść? Nie mogę tu przeskoczyć? Ale zobaczmy, czy istnieje inna alternatywa. Jejku, co to teraz było? Coś, jakieś tu usłyszałem. Coś mi się w tle włączyło albo wyłączyło. Strasznie nie lubię takich niespodzianek, podczas gameplayu zwłaszcza. No daj spokój, Nikon, że ty tam nie przeskoczysz. No jaja se robisz? No nie, no ktoś tutaj chyba żartuje sobie ze mnie w tym momencie. Orzesz ty w mordę. Czy to wróg mój, czy jeszcze nie? Haha. Tego to ja nie wiem. Nie poświetla mi się jako wróg. Idzie tutaj do mnie, ale ja nie wiem, co to za chłop. Nie interesuje się moim gwizdem, więc to chyba nie wróg. Nie jest uzbrojony, to jest cywil. Spadaj, bo ci walnę. A więc tak, moi drodzy. To był jednak cywil. Nie należy strzelać pochopnie do każdego, kto chodzi po drodze, po ulicy. Bo wtedy to nie czyni z nas czcigodnego zabójcy. Ale idiotę. Tutaj trzeba mieć odpowiednią strategię. Trzeba zabijać tych naprawdę złych. Dobra, zeskanujmy teren. A więc tak to wygląda. Mamy tutaj wartownika. He, he, he. Jak się do niego dostać? I jeszcze jeden jełop, który tam po prostu sobie chodzi. Od furtki do prawdopodobnie bramy tego magazynu. Dobra, przyczajmy się. Idzie jełop. Poczekamy, aż się zbliży. Chyba, że pójdzie... No dobra, nie interesuje się nami na razie. O kurde. Idzie w tą stronę. Chodź, chamie. Noga. I kosa. Pięknie. Trzeba być, moi drodzy, tylko cierpliwym. A cierpliwość wszystko wynagradza. Dobra, zagwiźdźmy teraz. Może ktoś się zainteresuje. Tylko z tym, że niekoniecznie. Oh shit! Wy widzicie, co oni tam wyświetlają? Pornusy! Noga, chamie! Dum mu! Wywołany do tablicy. Jeszcze tam ktoś będzie? Zagwiżdżmy. Albo może i nie. Podnóż go! Tak, pięknie, moi drodzy! I tu do muru. Gleba z nim. Gadaj mi tu o bzykalni. Tubmo! Tak jest, będziesz pracował dla mnie, śmieciu. Ale jeszcze porobimy wam tutaj uszkodzenia. Dobra, bo mamy tam jeszcze kilku jełopów na horyzoncie. Tutaj kręcą pornusy. Mamy jeszcze wartownika. Dobrze by było jełopa zdjąć. O-o. Noga, chamstwo! Nie patrz się tutaj, tylko chodź! Noga, chamie! No, grzeczny piesek. To mi się podoba. Kosa! Pięknie! Piękne, precyzyjne cięcie, moi drodzy. Można powiedzieć z precyzją wykwalifikowanego rzeźnika. Następny. Noga! Chodź do pana, pan cię kopnie. Chodź, chodź, chodź. A skurweseł. Ten chce się bawić. Dobrze. Pobawimy się więc. Ten też chce się bawić. Headshot. Pięknie, moi drodzy. To się nazywa piękna akcja. Rozdupsmy to. Pięknie. Czy hajsiwo mi wpadło jakieś do portfela? Ale takie kiepskie. Strasznie kiepskie.
Koniec z pornusami. Rozdupcmy ten interes. Koniec, po kamerze. Czy ta kobieta uciekła stamtąd? Tak. Zobaczmy, co jeszcze da się rozdupcyć tutaj. Co się jeszcze podświetla? Okej. Ja tam widzę jakieś hajsiwa chyba. No oczywiście, no gotóweczka i notateczka. Więc co tutaj chcą od nas? Za dnia w kuchni Christy. Christy pochyla się nad stołem kuchennym, a Buck ogląda lodówkę. Bluzka Christy jest rozpięta tak, że zaraz wyskoczą jej cycki. Christy przygryza wargę. Mam nadzieję, że przyniósł pan odpowiednie narzędzie do tej pracy, Buck. Jeżeli chodzi o lodówkę, to mam klucz francuski. Mam też to. Nie, no to jest chyba jakiś scenariusz pornusa. Tak mi się wydaje. Normalnie wirujący seks. Dobra, zbierzmy hajsiwo. Pięknie. Ale tam coś jeszcze świeciło. Tylko co? Widzicie? Tam coś jeszcze świeci. Aha, już wiem, co to jest. Apteczki takie inne. Pierdołeczki. I to wszystko? Nic więcej tutaj nie będziemy niszczyć? Czemu tak mało? Nie czuję się usatysfakcjonowany za bardzo. Dobra, moi drodzy, żeby nie rzucać się w oczy, chowamy te wszystkie tutaj bronie pod pachę. Ale jeszcze by się przydała apteczka, no bo przecież ja kurza twarz nie będę kupował, nie? Jak myślicie? Hajsy to ja na coś innego sobie przeznaczę. Gdzie ta apteczka? Tutaj gdzieś mi świeciła. Zawsze w takich miejscach jest apteczka. Do jasnej niepodległej nie ma? No dacie, że spokój. Tu mi gdzieś świeci. No ale to gdzie to jest? Gdzie mam szukać tej apteczki? No ciekawe, że od ulicy nie mogłem przeskoczyć przez ten. A teraz bez żadnego problemu. Dobra, słuchajcie, nie będę tracił chyba czasu na tą apteczkę. Ona tam jest gdzieś, hen daleko. No to mam ją w nosie. Dobra, po mieście cały czas jeżdżą ludzie, których mam pozabijać. Ale może next time'em. Tomorrow się nimi zajmę. Ach, okej, moi drodzy. A więc tak, jeden informator daje nam informację o jednym burdlu, którego mam ewentualnie obrobić. A więc dobrze, jedziemy teraz może do tego. Obrób orgię. Co? Że co? Kiedy wszyscy będą patrzeć na goliznę, powinno udać ci się zakraść za bar i niezauważenie zgarnąć kasę. Okej, spoko, jedziemy tam w takim razie. Pobawimy się w asasina. Wywołajmy tego gogusia do tablicy. Czyli nie będę tam mógł nikogo kropnąć? Z drogi, kobieto, bo ci gnaty poprzejeżdżą. Ci Zusie słodki. Tam była apteczka, ale mam ją w nosie. Najwyżej sobie kupię, stać mnie. Słuchajcie, 89 tysięcy mam na koncie. To co, mnie nie stać? Ale muszę chomikować na bazuki i tak dalej, i tak dalej. Tam widziałem do zakupu, tylko z tym, że to nie są takie proste rzeczy. Będę najpierw musiał prawdopodobnie dla burka popracować troszeczkę, żeby dostać te bronie. Coś mi się wydaje, że jesteśmy na miejscu. No i brygada jełopów. Oczywiście na swoim posterunku. Już czekają na mnie. Dobra. Dostańmy się do środka. W ten czy inny sposób. Czy tutaj ktoś jest? Jest. Okej. Co by mi się przydało? Może jakiś wrzeszczący Zemi, żeby odwrócić uwagę jełopa. Żeby nie patrzał się w moim kierunku. I gdzie by to rzucić? A może tu? I dum mu kosę w plecy. Może to nie było do końca czyste zagranie, ale konieczne. Te zemi jednak się do czegoś przydają. Wilma, open the gate! Orzeźwy w mordę. Orzeźwy. Orzeź cholera. Sodoma. Oj nie. To nie będzie family friendly zdecydowanie.
Did you have something in mind? O, rzeźwy. O, rzeźwy. A może jak ja schowam tą pukawkę, to mnie nikt nie zauważy? Idzie tutaj jeden jełop. Dumu kosa. Jezusie. Okej. Okay. Może przyjdą tu następni. O, cieniu Roza. Facet, spadaj mi z widoku, bo zaraz refluksu dostanę. I co? Nikt się tym nie interesuje? Wywołajmy go do odpowiedzi. Czy ktoś tu idzie? Czy ktoś się zainteresuje tym chłopem na Zoli? Czyli się na podłodze dla reszty Polski, spoza Śląska. Nawet nie zdążył sięgnąć po klamkę. Bravissima. Jest jeszcze jeden jełop, który tam stał. Czy on tutaj przyjdzie? Czy oleje raczej sprawę? Gdzie on jest dokładnie? I dup go przez tą ladę. No pięknie, słuchajcie. Ha! No coś kurwa pięknego. Czysta akcja. Tak jest. I te hajsiwo. I te hajsiwo, słuchajcie. Aż mnie zatkało. Czy ktoś gdzieś jeszcze? Coś? Czy ktoś gdzieś coś jeszcze? Tu jest jakiś franek. Nie wiem, czy za tymi drzwiami, czy kurna co. Chyba tak. Zawołajmy jełopa. No chodź tutaj, głąbie jeden, kapuściany. Noga chamie. I dup mu kosą. Słuchajcie, po prostu jestem prawdziwym killerem, asasynem. Ale tutaj ciemno. Kurde, tutaj nie ma nawet niczego. Notatka tylko jakaś. Co tutaj piszą? Dostać proszę następujące przedmioty na orgię. Żel nawilżający, krótki gumowy wężyk, lejek, 12 kondonów, dalej nie czytam. Moi drodzy, nie, to jest chore. To jest chore po prostu. Dobra. Czy tutaj ktoś coś? Nie. Mogłem tędy po prostu wejść. Opcjonalnie. Gdzie jest reszta jełopów? No masakra. Masakra. Kurde. Którą stronę mam iść? Oh shit. Kurza twarz. Niepokoi mnie to troszeczkę. To co widzę. Byłem na balkonie. Ale w którą stronę ja mam iść? Siwy dym. Może ja po prostu wlazłem nie tymi drzwiami. Zobaczmy raz jeszcze. Tam coś u góry na pewno musi być. Chyba że jeszcze inne drzwi tutaj będą. Tu jest jakaś brama, ale jej otworzyć i tak nie mogłem. Może stąd będzie przejście gdzieś indziej. Ja tutaj nic nie widzę, no. No szkurze, piórko. Dobra, spróbujmy może przejść zapleczem gdzieś dalej. Bo ja nie wiem, no. Co mam teraz tutaj zrobić? Widzę dwóch jełopów gdzieś tam dalej stoją. Kurza twarz. Zobaczmy, czy da się tędy wejść. Czy to cokolwiek znaczy? Nie.
Wiecie co? Ja sobie ją zobaczę teraz. W celach. Co ja teraz zrobię? Czekajcie. Gdzie ja dokładnie jestem? Obrób orgię, to jest to. Tylko, że to się nie chce wysunąć teraz, żeby dokładnie po prostu mi wypisali raz jeszcze, co ja mam tutaj dokładnie zrobić. Wiem tylko, że mam ich obrobić. Ale mi się wydaje, że to zadanie jest wykonane. Hajsiwo im zabrałem. Można powiedzieć, że to jest wykonane. I tutaj to było odhaczone. No tak, wykonane to jest. To jest wszystko. Dobra, to jedziemy do następnych. Tutaj, zabij zboczonych VIP-ów. Pewnie jakieś youtubery zboczone tutaj będą odprawiać jakieś orgie. To jedziemy. Po prostu zagubiłem się tam. Widzieliście takie cuda? Zagubiłem się. Obrobieni są, także dziękuję, do widzenia. Gliniarze, no ale co mnie teraz gliniarz obchodzi? Nie zrobiłem nic złego w tym momencie, na jego oczach. Dobra, jedziemy do następnego punktu. I ta muza! Strasznie mnie nakręca. No jakby nie było, muzyka buduje tutaj klimat, dodatkowo. Zapewnia grywalność. Ale ten mój samochód też. Spodobał mi się ten mój samochód. Jak będzie to możliwe, będę nim jeździł jak najdłużej, jak się tylko da. Hej, 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 hej. Co się tutaj porobiło z tymi moimi GPS-ami? Czemu mi znikły GPS-y? Dlaczego tak się stało? Trzy punkty na raz? No, come on! Albo po prostu... VIP-ów już tutaj nie ma. Nie! Jakiś kurde kapitan Penis tam jest. Czy Penin jest, czy cholera wie co. Zdzierca, który żeruje na biednych, żeby spełnić swoje seksualne zachcianki. Dobra, moi drodzy, kill him go! Kill him! Gdzie to jest do diabła? Zostawmy tutaj samochód. Pamiętajcie, jak go postawiłem. Aha! Przez płoty znowu muszę skakać, jak Wałęsa. No dajesz! Dajesz tutaj, Lincoln! Dawaj, spinaj się! No, Lincoln! No niestety, nie da się tutaj wskoczyć na to. No patrzcie, jaki ze mnie łoś czasami, nie? Ja chcę tam przeskakiwać, a tutaj proszę bardzo. Dobra. Brama otwarta zaraz obok. Pięknie. I to już? Okej. A więc tam jest ten jełop. O, żeż ty w mordę. Tu jest cały kompleks burdlu. Ach, w co ja się tutaj wplątałem? Zobaczcie, tu, tu i tu. Najpierw ściągniemy tego po mojej prawej, czyli tego jełopa. Tego. Jak się do niego dostać, ale? To jest dobre pytanie. Tam jest wartownik, tam jest wartownik. Zagwiżdżmy. Czy ktoś się mną zainteresuje? God damn, what was that? Jednak ktoś się zainteresował, tylko że wiecie co? Ja Hama nie widzę. Idzie. Schodzi po schodach. No dobra. Pofatyguje się do mnie. I bardzo się cieszę, bo od kiedy to Buda do psa przychodzi? Chodź, jełopie. Chodź, chodź, chodź. Noga, Hamie. Tam jeszcze z tego co widzę, jeden gostek stoi na dachu. Czy też na balkonie. Pięknie. Gleba. Powtórzmy to jeszcze raz, bo ta technika się sprawdza. Okej, teren czysty. O. Idzie tu następny. Tą samą drogą. Ale ta droga prowadzi donikąd. To jest droga prowadząca tylko i wyłącznie do egzekucji. Ty, jaki głupi on. Zauważy pewnie swojego kolesia tutaj. I bardzo dobrze. Jejku, co mi tutaj znowu w systemie
coś się tam włącza i wyłącza. Mam nadzieję, że nagranie nie ulegnie zniszczeniu. I dup mu kosa. Co tutaj się dzieje? W tym moim pokoiku. Coś mi tutaj wariuje. Nawet żarówka mi się teraz zgasiła i oświeciła ponownie. Jest jeszcze jeden gościu na moim poziomie tutaj, na dole. Ale ja nie wiem, czy on mnie usłyszy, jak na niego zagwiżdżę. Chyba nie. Za daleko jest. Ale tutaj też są wartownicy. I wiecie co? Ich jest za dużo tutaj. Dobra. Haj siwko. Tu jest jakiś kretyn, który dochodzi do siebie. Z czego się śmiesz, kobieto? Ja teraz się kłopoczę, co mi się tam w tle cały czas włącza i wyłącza? A to co to za burdel? Ja tutaj już byłem, na litość boską. Ja tutaj już byłem. To się przyda. Chociaż tego nie potrzebuję, ale okej. Czy tutaj ktoś jest? Nie ma. Eksploracja, moi drodzy. Okej. To zawsze dobra sprawa. Poznajemy teren. Kurde. Ten akurat kompleks nie jest zbytnio przyjazny. Ze względu na to, że bardzo dużo wartowników tutaj jest. Szafka na broń jest tam. Za tym filarem jest... Kurde, jak się tam dostać do każdego z nich? Spróbujmy się tutaj wspiąć. Jeden z nich jest pewnie tu. Tak. Noga, chamie. Noga. Pięknie, pięknie. I zabeczki go. Yes. Czy tutaj nie było czego ciekawego? Chyba nie. Proszę bardzo. Nawet to jakoś tutaj wygląda. Jakieś wyzwanie mi te... zadanie dało. Nade mną jest prawdopodobnie. Okej. Spokojnie. Czy tutaj ktoś będzie? Gleba. O, co za skurczysyn. Zboczony. Zniewolił tą biedną dziewicę. 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 Dobra, rozplączmy ją. Jesteś wolna, kobieto. Poznaj moje męskie, dobre serce. Spierdalaj stąd. Okej. Zobaczmy, czy coś będzie w szafie. Nie. Tej też nie. Spoko. Co tutaj na mnie czeka? Za tymi drzwiami. O, cholera. Cholera. Tu można byłoby zwerbować tego, słuchajcie, wartownika. Holender jasny. Co za teren. Podoba mi się to. No i takie coś to mi się podoba. Bravissima. Tak. Co tutaj jest? Nic ciekawego w sumie. Ze strzelby nie będę strzelał. Ja uwielbiam te... Jejku, co ja tutaj rozdupcyłem teraz. Zrobiłem hałas, ale nikt się zbytnio nie zainteresował tym. Mapka mi pokazuje, że cele są nade mną, więc idziemy się nimi zainteresować. Tu były takie schody na pięterko. Przy okazji winnica. Można byłoby się winka napić, ale nie piję na służbie, słuchajcie. Wino robi kompot z mózgu na służbie, jak się pije.
Słuchajcie, mamy tutaj kolejnego kowboja. To będzie szybki szpil. Gleba, chamie. Do widzenia. Pięknie. Apteczka przy okazji. Zauważyłem, że Lincoln w momencie, kiedy jestem przy kucaku, to mi coś tak świruje pawiana trochę. Dobra, nie rzucajmy się w oczy. Burt tam na całego. Sodoma i Godoma. Godoma. No dobra, niech będzie Godoma. Mamy jeszcze jednego jełopa. Tutaj na tym pięterku. Nie wiem, gdzie on dokładnie jest. Pięknie. Nie wiem, czy on zdążył cokolwiek zrobić. I tam mamy wartownika. Kurde! Zauważy mnie! Skurweseł. Za daleko jestem. Niedobrze. Fatalnie. Wartownik jest zajęty, ale... Czy on mnie teraz usłyszy? Kuźwa, ten skurweseł za daleko jest. Headshot. I to bardzo udany. Jakoś się zbytnio tutaj ludzisze nie przejęli tym. Schowaj tą dupę gdzieś, kobieto. Chodź się, kaj mi stąd. Tak, to jest broń. Ty głupia kobieto. Schowaj się gdzieś. Do widzenia. Kurde. Dobra, idą do mnie. Jest ich dwóch. No dobra. Jeszcze jeden jełop. Czy on też będzie taki głupi? Świrują mi tam pawiana za tymi drzwiami. No come on! Ludzie, bo ja nie mam czasu na wygłupy. No chodźcie, bo mi się spieszy! Ha, kurwa mać. Nie, bo zaraz tutaj szczeznę. Dwóch naraz trafiłem? A ta, stoi i zawija to w te sreberka. No masakra, przecież to jest jakaś. O cholera. Pięknie. I po celebrycie VIP-ie. Zboczonym. Posprzątajmy jeszcze teren. Okej. Hajsiwo, pozbierajmy. Tak jest. To mi się należy za akcję. Przeładujemy sobie magazynek. Przy okazji pozbieramy sobie jakieś tam obrazy. Obraz Vargasa. Okej. Czy to są hajsy? Nie. Ja tylko na hajsy lecę. O, tu jakaś notatka. Dzielnica francuska. Magazyn Skrucha. Haha! W burdlu! Magazyn Skrucha w burdlu. No ja cię proszę. Proszę bardzo, kolejne hajsy. Kibel się zamyka po sraniu. Nie wiem, czy ktoś was uczył. Mama powinna was tego nauczyć. A ten rowerek to do czego to jest? Przypomina mi ten z... Piły.
A, bo ta lampa mnie wkurzała. Te lustro w sumie też. Czy jeszcze tutaj coś znajdę? Pograjmy w bilarda. Czy tutaj są jakieś hajsy w ogóle? Sprawdźmy to. Jestem przekonany, że coś tutaj znajdę. Ale przecież ja tutaj byłem, do jasnej niepodległej. Ja byłem w tym pomieszczeniu. No, dobra. Jedziemy zabić kolejnego chama. Nic tutaj po nas. Bo za chwilkę zjadą się chłopcy radarowcy i będzie za gorąco na ucieczkę. Tu są jeszcze jakieś hajsy. A, dziękujemy. Tak jest. Jakieś graty i inne tego typu rzeczy. Gdzie się ci wszyscy ludzie nagle podzieli? A tutaj co? Co tutaj się dzieje w tych podziemiach? Jakaś piwnica. Kwiaciarnia. A, widzieliście takie cuda? No, nieźle. A tutaj, z tej strony? Och, kręcą mnie takie rzeczy, słuchajcie. Lubię tak eksplorować. Dobra, chowamy broń, wychodzimy i jedziemy do następnego punktu. Tylko gdzie jest mój samochód teraz? Do jasnej niepodległej. Gdzie ja postawiłem tą brykę? Nie atakują mnie, ale gdyby mnie zaatakowali, to ja bym spierdalał raczej. Nie atakowałbym ich, bo tutaj są gliny. Raczej nie będę się pchał w kłopoty pod tytułem zabij gliniarza. Dobra, moi drodzy, biorę jakiś inny samochód, ale ja bym wolał tego mojego obczaskanego. Ja nie wiem, gdzie on stoi teraz. Gdzie jest moja mapa? Może go znajdę. Tu jest mój samochód. O, cieniu, to jest kawał drogi. 128 metrów, ale on jest tego warty, ten samochód. Ja lubię ten mój obczaskaniec. Nie wiem, czy ja teraz nie zapędziłem siebie w kozi róg. Jakoś dojdę do niego, nie? Zbliżam się jednak do niego. Kurza twarz. Po co ja tutaj przybiegłem tędy? Tu powinien być za rogiem. Z drogi, chłopie. Samochodu szukam. Ten samochód mi jest bliski, człowieku, jak członek rodziny. Gdzie jest ten mój poczaskaniec? Jest mój poczaskaniec! Uratowani jesteśmy, bociek leci. Świetnie, moi drodzy. W takim razie teraz jedziemy kill him, następnego. A gdzie ta reszta mi znikła? Tu jest jeszcze jeden burt do obrobienia. Znajdź i zniszcz filmy porno. No dobrze. Tym zajmiemy się również w tym odcinku, moi drodzy. Najpierw jedziemy zabić soldati Gogusia. Okej, okay, ja nawet tutaj nie patrzę, słuchajcie, na te ikonki, jakie jest ryzyko, jaka jest nagroda i jakie są obrażenia, bo ja mam to w dupie. Najważniejsze jest to, żeby świetnie się bawić. Musimy zawrócić. W sumie on jest niedaleko. Z buta bym zaleciał, ale po co mam z buta biec, jak tutaj deszcz pada i śnieg sypie. Świetnie, banda jełopów po lewej. Przy okazji coraz to więcej wrogów mam na dzielni. Ale i tak dokopię makaroniarzowi. Ej, no kobieta, co ty mi tu świrujesz, pawiana? Dobra, bo mam tutaj wrogów na radarze. Oni są tam w środku. No to bravissima. Mam 30 tysięcy, mogę zaszaleć. W portfelu oczywiście. W takim razie, niech przyjedzie tutaj mój gostek. Od zaopatrzenia 30, no można powiedzieć 31 tysięcy w portfelu. To trochę dużo, za dużo. Głupio by było stracić taką kasę. Czekaj tam, kobieto. Okej, dobra. Uzupełnimy magazynki. Pod P. Okej. Kupimy sobie nową kamizelkę, bo ta już się kończy. Tak jest.
Dobra, dokupimy tą jedną apteczkę, niech będzie. I jej przekażemy kasiurę. Handel bronią na środku ulicy, gliniarze patrzą i ich nic ich to nie interesuje. Bardzo dobrze. Podoba mi się takie zachowanie tych gliniarzy. Pewnie mam wejść jakoś do tego budynku, ale jak? Jest tutaj jakieś zaplecze. Jest tu jakieś dźwirze. Jakaś psina szczeka. Dobra. Słuchajcie. Robimy otwarte wejście. Dup te drzwi. No już powinni tutaj być ze trzech albo czterech nawet. No come on. No da się spokój, że to takie proste będzie. Serio? No i pięknie, słuchajcie. Jezu, co to za kocur tam był? Leżeć mi tu grzecznie. Chyba, że poproszę, że masz się poruszać. Tam jest, za tą szafką. Ała, 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 ała! Skurwysyn. Hej, 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 hej! Nie, 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 jeden. Myślałem, że zdążę przełożyć magazynek i on w tym momencie mi wyskoczył. Ale słuchajcie, dałem radę. Oni tutaj wszyscy mają strzelby. Jeszcze jeden chuj tutaj gdzieś jest, rogaty. Dziękuję, do widzenia. Posprzątane. I to mi się podoba. Mógłbym teraz to olać cienkim sikiem i jechać do następnego głąba. Ale wiecie co? No przecież nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził, czy mają tutaj jakieś hajsy. Przede wszystkim mają tutaj rzeczy do zniszczenia. Do widzenia, nie ma. Podpalmy to zresztą nawet. Jak gra sugeruje. Tylko najpierw zbadajmy, czy są hajsy. Kurde, ciemno tu jak, nie powiem u kogo gdzie. Muszą tu być jakieś hajsy. Mam nauczkę, żeby przeładować broń wcześniej, a nie czekać na ostatnią chwilę. Nie ma tu żadnych hajsów? Są hajsy! Właśnie, moi drodzy, są hajsy. Pięknie. I tutaj jeszcze grubsze hajsy. W sumie ja to powinienem spalić, ale co ja zrobiłem w sumie? Rozstrzelałem to. Czyli co? Źle zrobiłem? Dobra. Biuro przeszukane. Tam jakaś notatka. Sprawdźmy to dokładnie. Przeczytaj notatkę. Co chcą od nas? Cześć, mamo! To chyba nie do mnie. Daję ci tylko znać, że u mnie wszystko w porządku. Poznałam pewnego reżysera i obiecał mi, że wystąpię w jego kolejnym filmie. Niesamowite, prawda? Zadzwonię w niedzielę. No jasne, że wystąpisz w filmie. Ale jakim, to już mamie nie napisałaś. Na pewno to nie będzie film na YouTube'a. Dobra, moi drodzy, w takim razie, jak gra sugeruje, że mamy to podpalić, to podpalimy. Słyszycie te stękanie? To na pewno nie jest kot w marcu. Spalmy to.
No ale to tak samo jakbym teraz strzelał, nic mi się tutaj więcej nie daje do tego. Do prestiżu mojego bohatera, że w ogóle coś zrobiłem. W dupie mam takie coś. W sumie mogę to też po prostu rozstrzelać. Dobra, moi drodzy. I tyle. Chowamy broń. I idziemy do tego mojego dachowca. Że nikt mi go z ulicy nie buchnie, nie? To jest też ciekawe. Nikt nie chce takiego samochodu. Dobra, moi drodzy. Wytyczymy sobie kolejny cel. Teraz możemy już porozmawiać z tym całym Haroldem. Ale nie, 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 moi drodzy. Nie, nie, nie. Nie może tak być. Jak czyścimy, to czyścimy. Zabij kolejnego soldati Gogusia. Jakiś tam Irw dobrze traktuje dziewczyny, dopóki przynoszą zyski. Ale uważaj, bo Goguś, Harry, dał mu w charakterze obstawy gościa, który od razu dzwoni po wsparcie, jak tylko coś pójdzie nie tak. To jest jakiś kurde chyba baran, nie? Który nie umie sobie poradzić z obecną sytuacją, to po wsparcie dzwoni. Ale obejdziemy się i z tym gamoniem. Bo ja mam Lincoln Clay i mi się wszystko klei w tej grze. Kurde, cel tuż za rogiem. W sumie wszędzie można z buta zajść. Dobra, kobieto, ty mi się cofnij. Czyżby to było tutaj? No niekoniecznie tutaj. Pilnuj mi samochodu, kobieto. Kurde, jak ja mam tam się dostać? A, to będzie pewnie w tym podwórzu tutaj. A, panie Hawranecku. No oczywiście, że tak. Poskradamy się. Okej. Tu ktoś jest. I to na nie, myślałem, że na podwórku ktoś jeszcze jest. Dostaniemy się do budynku. Nie muszę tego robić, ale tak, dla zasady. Pyk. Miałem nacisnąć, że nie myszkę. Dobra. Mamy to, ziomy. Spoko. To jeszcze może mi powiecie, jak mam się dostać do budynku. Kurde, coś mnie dusi. Pewnie będą tutaj za tym murkiem. Kurde! Coś mi siedzi na cholernym gardle. Nie mogę mówić. Jak ja mam się tam dostać do nich? Hej ty, lala! Spadaj mi stąd, kobieto. Kurde. W końcu jestem na terenie wroga. No, lokacje w tym odcinku mi się bardzo podobają, powiem wam szczerze. Co tam się wyrabia, na miłość boską? Jakiś chyba głąb tutaj idzie na górę do mnie. Tak. I to był jego błąd. Ostatni w swoim parszywym życiu. Okej. A więc o to tutaj chodzi. Dobra, sprzątnijmy jeszcze tego gościa. Może się zainteresuje mną. Chodź do pana, pan cię kopnie. Chodź, chodź panie, chodź pan. Kurde. To musi być naprawdę przeokropna śmierć. Nie wiesz skąd, nie wiesz kiedy. Nie wiesz kiedy, dziękuję, do widzenia. Tam jest ten czubek. Mamy ile wartowników? Tylko jednego. Kurde, mam złą pozycję do oddania strzału.
Nie widzi mnie? Dobra. Ściągnijmy najpierw warto... Dobra, cichutko. O, skurwysyn mnie zauważył. Chodź tutaj do pana. Dokończ robotę. A ja dokończę swoją. Do widzenia. Znowu jeden jałby mniej. Wartownik zszedł na dół. Dobra. Wartownik idzie na zwiady. Nie idzie sam niestety. Naprawdę? Wszystkich tak mam wykończyć? W ten sam sposób? O, ten ma jeszcze hajsy. Gdzie jest cholerny wartownik? Gdzie on poszedł? Tam jest. Do urozmaicenia. Dobra, moi drodzy, teraz nie stoi mi nic, absolutnie nic na przeszkodzie, żeby... Kill him! Tamtego głąba u góry. On się tam zabawia. Jakaś panienka mu loda robi. Nie, bardzo dobrze. Ja się tutaj nim zaopiekuję. Dziękuję, do widzenia. Cicho! Kobieto, wracaj cię uwolnię! Znaczy się... chyba. Dziękuję. Hajsy. Tak, hajsy. Hajsy! To jest najważniejsze. Hajsy, moi drodzy. Hajsy z YouTube'a, to się musi zgadzać. 4544. Jejku, ja mam już ponad 116 tysięcy. Stać mnie na wszystko. I tutaj był telefon. Wiecie co, nigdy nie sprawdziłem w tej grze, czy jest taka opcja rozwalić telefon, żeby na przykład nikt nie zadzwonił. Czy jest w ogóle taka możliwość rozwalenia telefonu? I teraz gdzie ja mam znowu do samochodu taki kawał drogi? Na litość boską. Gdzie ja mam tą brykę? Powinno być tak jak w Skyrimie, albo jak w Assassin's Creed Origins, nie? Że słuchajcie, gwizdziecie i auto przyjeżdża. Pan samochodzik takie coś miał. A my tutaj nie mamy. Samochód stoi za rogiem. No i brawissima. To jest mój dzisiaj wierny towarzysz, słuchajcie, ten mój samochód. On jest jak talizman, przynosi mi szczęście. Tak wiem, wali mi w dekiel. Na żaden inny samochód bym nie zamienił tej mojej bryki. Pamiątka po jajo, które wypadło z okna i się potrzaskało. Dobra, słuchajcie, kolejnego jełopa. Tego teraz mam zabić. Nie ma większego łajdaka w szeregach organizacji Gogusia Harry'ego niż Sabato. Ten drań bierze każdą nową dziewczynę na pięterko, żeby zostawić jej swój własny znak jakości. Skurweseł, ja mu zostawię mój znak jakości. Dobra, moi drodzy, jedziemy do tego hama zbolałego. Dam mu znak jakości jak jasna cholera. Czyli tłucze je pewnie. Wykorzystuję i tłucze. Ja mu zaraz dam. Policja powinna mi jeszcze tutaj płacić za to, co robię w tej grze. A oni mnie ścigają i chcą mnie zabić za to, że wjadę im na przykład, no nie wiem, w tyłek. Wystarczy, że tylko ryskę im zrobię na radiowozie. I to jest powód dla nich, żeby mnie od razu zabić. Kiedy ja dobry człowiek jestem. Dobra, zaparkujemy sobie tutaj. Pamiętajcie, gdzie mam samochód zaparkowany. A więc tutaj są jełopy. Gdziesik. Ja oczywiście od zaplecza się do nich dostanę. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Dobra. Co, aż dłużej się zainteresowało tutaj mną? To niedobrze. Dub mu kosę. Chleba, hamie. Wszyscy są na moim poziomie. Jest ich jeszcze czterech jełopów. Wiecie co? To ja może się z nimi pobawię. Co wy na to? Jak tak sobie na przykład wybiorę wrzeszczące zemi i wrzucę to na przykład... O! O, tutaj to rzucę.
Teraz, słuchajcie, wybiorę sobie granacik. Tak jest. Tylko nie wszyscy są chętni zobaczyć tą wrzeszczącą lalkę. Łapcie! Jak pięknie. Widzieliście, jak pięknie? Temu jest tutaj aż tak dobrze, że sobie dynda. Ale główny cel cały czas gdzieś tam po prostu biega. Hej, hej, hej! Koleś! Jezu, co ja tutaj zrobiłem teraz? Wow! Dziękuję, do widzenia. Prosty szpil, słuchajcie. Bez zbędnego pierdolenia za przeproszeniem. Dziękuję, do widzenia. Posprzątani wszyscy. Dziękuję, dziękuję. Mogę się założyć, że na pięterku mają hajsy. Jestem wręcz przekonany, że tak właśnie będzie. No oczywiście, że tak. Pewne rzeczy są tutaj przewidywalne. Notatka. Jakiś pierdolnięty dziwak o imieniu Fili przyłazi tutaj cały czas i liże dziewczyny. Sorry. Wiem, że ma forsę, ale musisz powiedzieć panu BB, żeby Filip trzymał się bzykalni. Nie mam czasu na takie akcje. Ach. No cóż, są różne zboczenia, słuchajcie. Jedni wolą bzykać, inni jeszcze liżą. Także no. Masakra. Dobra, no. Chyba koniec tej zabawy, co? Wracamy do mojego wesołego samochodziku. Gdzie on stoi, na litość boską? Tu. Jak się szybko pora dnia zmieniła. Zjeżdżaj mi tym samochodem, panie. O, kurczaki, mi się tutaj kamizelka skończyła. Czemu wy mi nic nie podpowiadacie, że mam sobie nową kamizelkę ubrać? Nic mi nie podpowiadacie. Apteczki mam jeszcze tylko dwie. Już jedną. Dobra, słuchajcie. Bez zjazdu do zajezdni wykończymy jeszcze tutaj ten punkcik. Goguś, Harry trzepie niezłą forsę na pornosach, które produkuje. Pewnie mam mu zaszkodzić w interesie. No to już tam jedziemy. Jedziemy pooglądać pornosy, słuchajcie. Taki gorący odcinek dzisiaj. Ha! Ja jestem ciekawy, co na to YouTube. No ale sorry, no taki mamy klimat. Ja nic na to nie poradzę. Ja sobie tych zadań tutaj nie wymyśliłem. Co to, jednokierunkowa? No come on. Ale mnie wkurza ten samochód przede mną. Dobra. Ale klimacik, te zabudowania, ta architektura. No strasznie mi się to wszystko podoba. Weź za tego Porszaka wsadzę w... Nie powiem ci gdzie. Dobra, moi drodzy. Jesteśmy na miejscu. Zabieramy się za ostatnią, można powiedzieć, lokację tegoż zadania. Ja jestem tylko ciekawy, czy ten odcinek się w ogóle nagra, bo coś mi tam cały czas plinkało w tle. Coś mi się włącza i wyłącza jakieś urządzenie, tylko nie wiem jakie. I tak mam od dwóch dni, czy nawet od trzech. Nieważne. Okej. Okay. Mam zniszczyć filmy porno. Pukawka się na pewno przyda. Serio? Tutaj nikogo nie ma? No, bo już się bałem. Tylko dwóch? Ech, coś mi się nie wydaje. Serio? Tylko dwóch? Dobra, przyczajmy się. Co się stało z muzyką? Kto wyłączył? I bez zbędnego pierdzielenia, słuchajcie. Przejmujemy ten interes.
Okej. No to uciekajcie, a nie stójcie w miejscu! Wy głupie kobiety. Czekajcie, gdzie tutaj, kurde? Wiecie co? No dobra, no ale... No ale... Co ja tutaj mam zrobić konkretnie? Może gościa wyrzucę przez balkon, co wy na to? Przesuń się, głupia kobieto. Wywieszę go jak mokrą szmatę przez te barierki tutaj. Nie no, słuchajcie, żarty żartami, ale ja nie wiem co dalej. Ja mam coś przejąć tutaj. Ja mam znaleźć i zniszczyć te filmy. A no właśnie. A ja jeszcze tego nie znalazłem. Więc gdzie to może być? Może w garażu? Coś tutaj jest za cicho, powiem wam szczerze. Ale coś mi się wydaje, że to jest cisza przed potężną burzą. Spokojnie. Spokojnie. Nie da się tutaj wejść. Tutaj też nie. No i nie wkurzyłby się Czarek? Gdzie oni mogą mieć te porno? Dziękuję. Nikogo tutaj nie ma. Zaopatrzmy się w prochy. Kurde, no gdzie to może być? Bez zbędnego dialogu. I ta szmata na mnie. Szmata na mnie lata. Kurza twarz. To jest gdzieś w tamtym kierunku. Ale gdzie dokładnie? No wszystko wskazuje na pięterko, no ale ja już byłem na pięterku. Ja już na tym pięterku byłem. 6 metrów, 5 metrów. No i co? Aha. To chyba o to chodziło. No tak, no słuchajcie. No proste jak budowa cepa. Wujek Bochu nie zajarzył od razu, o co chodzi. Ach, to musiało boleć. W takim razie zadanie jest wykonane. Ale jeszcze na tym słupku tej wizytówki za, tego głównego questu całego widzę, ten słupek tam jeszcze nie podszedł na 100%. Także coś by można było jeszcze poniszczyć, tylko nie wszystko pewnie dostrzegłem. Dobra, moi drodzy. Nie ma już żadnych innych różowych. A co to jest? Porozmawiaj z ojcem Jamesem. Ja jestem blisko, go! Czarnoskóry pionek. No tak, tutaj Donovan mnie poprosił o to, żebym pojechał do tego ojczulka. Ale najpierw porozmawiamy, słuchajcie, z tym całym moim dziennikarzem, nie? Zakończymy ten cały quest. I prawdopodobnie będę mógł komuś przypisać dzielnicę. Prawdopodobnie. Ale tylko tymczasowo. Bo na stałe będę mógł przypisać tą dzielnicę, gdy wykonam prawdopodobnie quest z narkotykami. To jest cały szereg zadań oczywiście, na kolejne gdzieś około 1,5 godziny. Wszystko zależy od organizacji wroga i naszego też podejścia, no bo nie musimy wszystkich zabijać, możemy iść na skróty, ale nie ze mną Czarek takie zagrania. I ta muza, to jest to. Ja nie idę na skróty. Choćbym nawet miał zrobić jeden dodatkowy odcinek więcej z Mafii 3. Ale nie ma żadnych skrótów. Albo gramy, albo w chuja lecimy. Gramy, moi drodzy. Dobra. Idziemy porozmawiać z tym. A, ta tutaj... A, to jest jakaś inna teraz. To jest ta, Krystyna z gazowni. Ale to świruje pawiana. Tą spódniczkę by przynajmniej zdjęła. Dzień dobry. Dobra. Nie ma tu już nikogo innego. Bierzemy dialog. Apparently even his clientele can't get their jollies while being shot at. Is he back at the Plow House?
He prefers to call it on Beljardin after the flower shop. O, Holender, jasny, nie tak szybko. Teraz my dopiero go guzia wywołamy. Pojebany jesteś. Impression I get is that handsome Harry might not be so handsome once you're done with him. No tak, tego się mogłem spodziewać. Zapomniałem, że w mafii to właśnie tak wygląda, że dopiero teraz Gogusia wywołaliśmy z jego szczurzej nory. Brutally murdered several of handsome Harry's more perverse clients. It's hard to believe handsome Harry's been able to control so much of the prostitution in the French ward without anyone making a move against them. Dobra chłopie, jedziemy na ostatnią konfrontację z tym Gogusiem. Tylko że ja się na to teraz przygotuję. Słuchajcie, gdzie on w ogóle będzie? Której dzielnicy dokładnie? No francuskiej, no to wiemy. Ale tutaj dokładnie jest. Okej, spoko. Mamy go już zaznaczonego. Więc to akurat nie musimy robić. Ale na pewno co zrobimy? To, wezwiemy sobie... gościa od broni. Ej, no nie w moją poobijaną brykę! No poobijesz mi ją! No posrało cię, chłopie! Pozwól, że ja sobie sam będę obijał tą brykę, chłopie. Bo zaraz ci obiję twarz. Dobra. Bierzemy. Amunicję. Bierzemy. Oj, to się przyda. Dobra, tym razem zakupię te cholerne apteczki. I kamizelkę taktyczną. Ile za to zapłaciłem? Raptem 3000. A zobaczcie sobie mój stan konta. Nawet nie opłaca mi się te 3000 oddawać. Dobra, dobra, oddam. Bo powiecie, że burżuj ze mnie. To oddam. Dobra, niech wam będzie. Ale fajna kobra. Zajebista jest ta kobra. Słuchajcie, ta kobieta naprawdę ma problem po prostu z prostym torem hamowania, nie? Ona zawsze po prostu zahamuje gdzieś po ukosie. Nie wiem, albo hamulce jej źle biorą, albo ja nie wiem co. Albo ona po prostu nie potrafi jeździć tym hamoździem. Mój piękny samochód. Absolutnie się nim nie rzucam w oczy. Absolutnie, ani trochę. W ogóle. I dub mi pod te koła. Co za głupia kobieta. Z drogi mi ludzie. To jest po prostu komiczne. Słuchajcie, zobaczcie na te balkony. Widzicie te balkony? I Mafię 3 można krytykować za wiele rzeczy. Ale zobaczcie tą szczegółowość. Możecie tutaj przejechać sobie samochodem i olać sprawę, nie? Ale nie ze mną takie numery. Ja zwracam uwagę na takie szczegóły. Jakieś tam kwiaty. To wszystko po prostu, moi drodzy, wpływa na piękno tego świata tutaj, tego sandbox. To mi się bardzo podoba. Ja Mafię 3 doceniam za takie walory. A nie, że bo misje się powtarzają, no nie będę grał, no nie będę. Mafia 3 jest do dupy, bo misje powtarzają. Za takie rzeczy powinniśmy doceniać ten sandbox. To są takie właśnie walory, które można naprawdę docenić. Zobaczcie sobie, te balkony ukwiecone i tak dalej, i tak dalej. Mnie to wprowadza w klimat, a jeżeli ja czuję klimat w grze, to żaden inny gracz mi nie powie, że jakaś gra jest do dupy. Ja to sam zawsze osobiście muszę sprawdzić, dlatego mało kiedy ufam opiniom osób trzecich, że jakaś gra jest taka czy siaka, nie? Dopóki sam się po prostu, no, nie przekona, nie? Zobaczmy, czy się da przejść przez tą furtkę. Nie da się. No to chujowo. Słuchajcie, możemy przejść przez ten sklep, przez tą kwiaciarnię. Schowajmy może tą broń, bo jak tu pójdzie jakiś gliniarz, to będzie przerąbane. Przecież musi tu być jakieś zaplecze. No i jest. Dobra. Ała! Zamknij się, kobieto! Bo zaraz ja ci zrobię z fejsem coś. Skasuję ci konto na fejsie na przykład. Się skończy. Dzień kobiet. Dobra. No dobrze, jełopy. Zabawmy się. Czy tędy da się wejść? Nie. Oni chyba wiedzą, że ja tutaj przyjdę. Spodziewają się mnie, wiecie?
Więc okej, zróbmy im komitet powitalny. Taś. Dolwa, kurwa, dolwa. Boże, kochany. Co będziemy dyskutować? Nie mamy nic do gadania, człowieku. Zupa była za zimna, koniec i kropka. Była akcja, jest reakcja. Trochę tych jełopów tam jest. Kurde. No nie interesuje ich to, że kumpel nie wrócił z akcji. Kogoś w ogóle to interesuje, że już tutaj jestem na miejscu? O, czekajcie, czekajcie. Bo kogoś to jednak zainteresowało. Z czym on idzie? Z łopatą na mnie? Pojebało go? Do reszty? Ze szczotką wszedł na mnie. O, skurweseł. Naprawdę był bardzo groźny. Aż mi głupio, że go zabiłem. Mogłem poczekać na finał tej akcji. Okej. No, gdybym ja to wiedział, że tu będzie taka szafa. W dupie mam strzelbę. Nie chcę strzelby. Ja wolę mój szybkostrzelny sprzątacz. Tam mamy wartownika, ale tutaj mamy jeszcze też jełopów. Posprzątajmy najpierw po tej stronie. Tutaj będziemy mieli dwóch za chwilkę. Z tego co widzę, jak oznajmia pismo. Tam są. To była egzekucja, słuchajcie. To była egzekucja. O skurwysyn. O skurweseł. Dobra, wartownik zabity. To był szybki szpil, szybka decyzja. Jak widzicie, opłacalna. Wzruszyłem ich chyba. Słuchajcie, śmiel wleciał do ula. Osy zaczynają kąsać. Skurwysyny, napierdalają do mnie ze wszystkiego, co mają. Do widzenia. Dobiłem go mydłem. Na co ci to było? Chciałeś być bohaterem i zginąłeś jak szmata. Do widzenia. Patrzcie, no następny hero. Dostał klapsa w dziąsło. Ołowiem. Bardzo niezdrowy zabieg. Bardzo niezdrowy. Nie polecam. Ale się polecam na przyszłość wszystkim, naprawdę. Przeskoczmy za ladę. Zbierzmy hajsiwo. Są na pięterku. Następny chce być bohaterem. Przez kilka sekund. Dobra. Mamy tutaj kolejne hajsiwa. Och, jak mi się to podoba. Och, i jeszcze bardziej. Czy tutaj jest coś do zniszczenia? Albo mi się wydaje? Nie. Jaka ta gra jest przyjemna. O. Jest naprzeciwko mnie. Gdzie on dokładnie jest? Mówi głośniej. Więc ginie szybciej. O tym właśnie mówiłem. Tylko prawdziwy imbecyl zdradza swoją pozycję.
jakby zachował milczenie, no to by przeżył dłużej. Ale teraz, moi drodzy, będzie miał okazję zachować milczenie na forever. O cholera. Kolejny wartownik wyeliminowany. Holender, jasne. Oni mnie teraz coś ciula robią. Tutaj było ich trzech. Gdzie oni się podzieli? Co za kretyn. Zabij jednego, reszta pójdzie na pogrzeb. Niedobitek. Świetnie. Pozbierajmy te hajsiwo. Kolejny wartownik z głowy. Skąd on mnie naparza, ten ciul jeden? Słuchajcie, tu jest problem taki, że ja nie wszystkich widzę na mapie. Albo i przyjemność. Kurde, już mam wilgotną rękę na tym. Na myszce. Już mi się dłoń spociła z tego strzelania. Ej, Lincoln, gdzie ty się schowałeś jak ten baran ostatni? O, tak się masz chować jak on. Albo może i nie. Kulki mu! Kto kulkami wojuje, ten od kulek ginie. A ten miał aż kurde takiego rozbryzgowego kulkacza. Oni zbiegają tam z góry, więc niewiele ich na górze zostało. Niewiele ich na górze zostało. Wykruszają się, powiem wam szczerze. Tam właściwie został chyba ten gościu, którego mam jeszcze kropnąć. Tu jest jeszcze jakiś pacan. I on jest na pięterku. Na jego nieszczęście. Zaraz go tutaj przywitamy. Serdeczną kulką. Jedno jest pewne. Jest gdzieś tam. Mamy też lornetkę i możemy też użyć snajperki. Serio? Tak to działa? Aha. Tak to działa. Dobra. Mamy tutaj kogoś na celowniku? No tak nie za bardzo. Nie, słuchajcie, ja wolę taką bardziej bezpośrednią walkę. Nigdy nie byłem z jakimiś tam, kurde, snajperkami i tak dalej, i tak dalej. Zagwiżmy na tego głąba. No naprawdę, no, nie mam do niego cierpliwości. Gdzieś tam chodził sobie, spacerował. No tak, no bo teraz, słuchajcie, jest zakaz handlu w niedzielę. No to ludzie sobie teraz spacerują po domach. Zamiast po sklepach. I tak to wygląda. A zobaczmy, co tutaj takiego ciekawego jest. Na przykład z Zalady możemy coś takiego wyhaczyć. Co to jest? Obraz Vargasa. I tutaj widać, że te wyższe sfery żyją w komforcie. Nawet mają swoją prywatną rurę. To pamiętacie, jak byliśmy w tej pierwszej lokacji, gdzie ta kobieta tańczyła przy fortepianie? Tam nie było rury. Tam, gdzie ta decha po prostu tańczyła. A tutaj, proszę bardzo, jest rura. Tutaj jest zamknięte. Aha, tu jest wejście do kwiaciarni. Skubańcy, gdzie oni się wszyscy pochowali? Właściwie jeszcze tylko jednego gościa mam do zezłomowania. Apteczek mam pod dostatkiem. I zaś ten klub otwarty. Nie nauczą się. Ja mam ich kultury uczyć na stare lata. Masakra. Masakrencja, powiem wam.
Sorry, kwiateczku, nie chciałem cię postrzelić. Ja cię jeszcze mogę podlać. Dobra. Tutaj gdzieś ten niełop jest. Na 100%. Przy okazji tak się nerwowo rozglądam, czy nie ma tutaj jakiejś znajdźki. No, jasne. Mocne tylko w gębie. Fucker, mi gada. Zaraz zginie jak normalnie zwykły pospolity łoś. A gdzie jest moje odbicie lustrzane? Aaaa! Jestem duchem już? Niemożliwe. Skurczysyn. O. Ale on jest jakby nade mną. Tam jest jeszcze jedna... Nie, on jest na dole. Gdzie jest ten kutafon, którego mam wykończyć? Idzie tutaj. Czy on tutaj przyjdzie? Gdzie ten cholerny goguś? Są tu jakieś znajdźki? Nie. Czy on mnie w końcu zauważy? Tak, idzie tutaj. Powiedzcie mi jeszcze, że on podejdzie do tego okna i już i tutaj chyba szczerze. Tu jestem w tej głąbie. No masakra. Ulżę ci. Lubisz w dupę podobno. Dobrze, gdzie ten motherfucker jest? Słuchajcie, za nie dalej niż do 5 minut gościu będzie grę z glebę. Why can't they find this fuck? Serio? Nie wkurwiaj mnie. Dobra, bierzemy go pod nóż. Gleba. Dobra, zwerbujemy go. Understood? Whatever you say, man. Whatever you say. Smart man. Dobro. Skomplikowane złamanie. Koniec zadania? Tak. Teraz, moi drodzy, będę prawdopodobnie przydzielał dzielnie. Ale to jest tylko tymczasowo. Bo tak jak mówiłem, całą tą dzielnicę francuską dopiero będę mógł przypisać, gdy... komuś konkretnemu na stałe, gdy po prostu zrobię tam kipisz z tym, no, z tymi narkotykami. Dobra, zobaczmy, co daje nam tutaj Cassandra. Cassandra daje mi zwiększenie amunicji. Jak widać, nie jest to potrzebne, bo gamonii jest coraz to więcej. W związku z tym ja regularnie uzupełniam amunicję i jeszcze nigdy właściwie teraz na tym etapie gry już nie zabrakło mi amunicji w magazynkach, więc... Cassandra nie ma mi nic ciekawego do zaoferowania. Ja jej chyba w ogóle podziękuję. Odcina telefony na 5 minut, wystarczy na 2. 5 minut, to w 5 minut ja mogę zrobić tutaj, kurde, taki kipisz, że masakra, nie? Co mi daje tutaj, moi drodzy, Vito? Vito daje mi grupę uderzeniową soldato. Wezwij silniejsze wsparcie. A co daje mi Burek? Kradzież samochodu. Ukradnij samochód po cichu. Czy mnie to jest potrzebne? Wiecie co? Może to mi nie jest potrzebne, ale te następne, czyli gliny ignorują przestępstwa przez 2 minuty, to by już było coś. Dobra, daję to Burkowi. Na razie. To jest tylko na razie. Oddaję mu biznes tutaj Burkowi. Get your man over to the French ward. I need backup to lock this down. Of course, my friend. They'll be there before you know it. Teraz pewnie zjadą się ludzie Burka, czyli zielone pojazdy. No oczywiście, że tak. Kolor nadziei. I Cassandra znowu będzie się najbardziej pluła. Ona najmniej ma do zaoferowania, a najbardziej się pluje o tę dzielnicę.
Wandered around for a couple, 3 months. Did some odd jobs. I got arrested once or twice for fighting. But I always kind of knew I was going into seminary. It just took a little while for it to sink in, I suppose. Once I was done with seminary, Bishop Jenkins sent me to St. Michelle's Home for Colored Boys. That orphanage was a pile of shit from the day I got there till the day I left. Sakuźwa. I loved it. Z czego ty się śmiejesz, ojczurku? I loved helping those boys. No może i było to miejsce szambem, ale... Oni innego szamba nie mieli. Dla nich to był heaven. Dobra, moi drodzy. W takim razie, ja w tej kwiaciarni, czy też z tej kwiaciarni, żegnam was już dzisiaj. I przywitamy się być może znowu w tej kwiaciarni w następnym time, w następnym odcinku. I moi drodzy, będziemy dalej sprzątać dzielnicę francuską oczywiście. A więc teraz weźmiemy się nextem time'em, moi drodzy, już dzisiaj mogę wam zdradzić tutaj za te narkotyki, żebym mógł oczywiście dzielnicę francuską już komuś przydzielić, tylko też nie wiem, czy to będzie działało tak od razu, że na pewno po tym całym szeregu dodatkowych zadań będę mógł tą dzielnicę przypisać, dopóki tutaj nie odwiedzę chyba tego ojczulka. Chociaż z tym, że niekoniecznie, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało tak do końca. Nie wiem jeszcze, jakie inne dzielnice będę tutaj mógł, to chyba też będę mógł przydzielić. Tickhaff Harbor. Jeszcze tutaj jest jedna dzielnia do oddania. To pewnie też. Kurde. No będzie się jeszcze działo. No tak czy inaczej, moi drodzy, na dzień dzisiejszy wystarczy tych wrażeń. Mam nadzieję, że bawiliście się świetnie, tak samo jak ja, bo ja bawiłem się naprawdę niesamowicie dobrze, jak zresztą w każdym odcinku. I moi drodzy, żeby było miło, to z tej kwiaciarni się pożegnamy. Taki, można powiedzieć, szampańskim nastroju. Do zobaczenia, do następnego. Ja wam dziękuję za dziś. No i moi drodzy, z Mafią 3 za 2 tygodnie się spotykamy nextem time'em. Także do zobaczenia, miłego dnia wam życzę. Cześć! Aha! I pamiętajcie jeszcze o jednym. Za tydzień spotykamy się z Medżajem, Bajekiem w Assassin's Creed Origins. Serdecznie już dzisiaj zapraszam. Pa, pa, na razie. Pa!